jeśli chodzi jeszcze o Anię, to zachęciła mnie do kolejnej rzeczy, czyli żebym założyła sobie swojego YouTube'a. No i jest Live by Mariola BF od jakieś te półtora tygodnia czy dwóch tygodni to istnieje. No i tam spełniam się, ponieważ całe życie, jak wiecie, pracowałam z kamerą, ale jak to w pracy bywa, nie zawsze możemy mówić w pracy na tematy, na które byśmy chcieli mówić. A tutaj rozmawiam z profesorem Izdebskim, są prowadzone rozmowy o seksie. Temat też bardzo teraz na czasie. No i czy dlaczego nam się nie chce, dlaczego ten seks jest taki fajny i dla kogo, czy to prawda, że po 50 trzeba powiedzieć sobie, stop, bzdura, absolutnie nie. Seks uprawiamy do końca życia, bo seks to energia, seks to jest coś takiego niesamowitego, że kobieta, która jest pożądana, czuje się zawsze młoda. No i też oczywiście rozmawiamy o dietach w kontekście różnych dolegliwości, niedoczynności tarczycy. Jest też gimnastyka. Dzisiaj właśnie wypuściłam odcinek z trenerem z Healthy Center by N, z Patrykiem, na mocne, dobre pośladki, bo pupę trzeba mieć twardą, w życiu też. Ale myśli pani, że ta teoria mówiąca o tym, że po 50 już tego seksu jest coraz mniej, to te teorie panią denerwują? To jest bzdura. Ja nawet brałam udział w takiej akcji, żeby otwarcie mówić o seksie po 50. Przecież my kobiety po 50 dopiero jesteśmy gotowe na seks, bo już się nie boimy, że zajdziemy w ciążę, bo zwykle są to kobiety, które już przeszły tą burzę hormonalną. My już wiemy, czego chcemy od życia, znamy bardzo dobrze swoje ciało, jesteśmy spokojne, no bo dzieci już tam gdzieś wychodzą z domu, prawda, więc mamy więcej czasu, nie ma stresu, jesteśmy wyluzowane, bo często jak się jest młodym, jest tak dużo pracy, że człowiek przychodzi tak zmęczony, że zasypia i zapomina nawet o tym seksie. A myślę, że kobiety po 50 ciągle są piękne, no dzięki temu, że właśnie ćwiczą, że dobrze jedzą, że no są apetyczne. W związku z tym nie widzę powodu, dlaczego by miały nie uprawiać seksu. To jest jakaś bzdura. Nie wiem, kto to wymyślił, że po 50 seksu nie ma. Ktoś, kto nie zna biologii organizmu.